kapelusz Pert. Są to rzeczy, które spodnie już mamy po prostu dostępne. Generalnie koszula i kamizelka w niedługim czasie będą się u nas i w dobrych sklepach myśliwskich w Polsce pokazywać. Zapraszam Lilę. Lila generalnie nie musiała się zbytnio przebierać, bo używa tych rzeczy. Zresztą jak wiele kobiet, jest nam bardzo miło, że tutaj tak wiele kobiet używa naszych produktów. To jest już taki bestseller, taka klasyka, koszula, biała koszula koziołek, ona występuje również w kolorze oliwkowym z haftem, plus żakiet Bauer z wełny, spodnie Tina, ten sam model, który Alicja ma na sobie. Zapraszamy Violettę. Tutaj mamy taką pelerynkę, to jest taka nasza nowość od sezonu jesiennego, już u nas występuje. Jest też w kolorze oliwkowym, jest to wełna, jest to ta sama tkanina, która, do której wykorzystywany jest Bauer, z której zrobiony jest Bauer. Koncepcja po prostu tego, co ma na sobie Violetta, była taka, że będą to bardziej rzeczy techniczne, więc pod spodem koszula taka terenowa i spodnie, może pokażesz te spodnie damskie tutaj, jak podniesiesz. To są spodnie damskie o typowo damskim kroju. I tutaj, drogie panie, chciałbym powiedzieć, że rzeczy, które robimy dla kobiet, nie są to rzeczy męskie przerobione na mniejsze rozmiary, tylko są to konstrukcje typowo damskie, typowo kobiece, co na kompletach za chwileczkę pokażemy, jak wygląda taliowanie. Także dziękuję bardzo. Zapraszam teraz naszą trójkę, zapraszam goście, zapraszam Maćka, zapraszam Ewę. Może podejście do przodu, będzie was lepiej widać. I tutaj co? Może zaczniemy od Ewy. Ewa bardzo aktywnie poluje na co dzień, nie tylko w Polsce, ale również w Afryce. Z Ewą poznaliśmy się z przypadku, nie wiem, chyba rok temu na targach w Sosnowcu. Ewa była ubrana, nie wiem, wszystko chyba miałaś od nas. I w taki sposób wzięła udział w... Ewa jest wystawcą tutaj z targów. Wzięła udział w naszej prezentacji, tak samo dzisiaj, zbytnio też nie musiała się przebierać, ale mamy nowe spodnie techniczne damskie ze wzmocnieniami. Jak widać, ten krój jest bardzo dopracowany. One występują również w wersji męskiej oczywiście. Koszula. I tutaj chciałbym nadmienić też, na prezentacjach różnego rodzaju mówimy o tym, koszule, część naszych koszul jest robiona z tkaniny modalowej. Modal jest to włókno pochodzenia naturalnego, w skrócie mówiąc, zrobione z celulozy, z przetworzonej celulozy drewna bukowego. Jak działają te koszule? One są termoaktywne, przewodzą wilgoć od ciała na zewnątrz, odprowadzają tą wilgoć o 50% szybciej niż bawełna. Ja szybko przejdę do Maćka. Maciek ma na sobie nasze spodnie, które są, jak długo używane już? Około roku. Maciek nie musiał przebierać spodni, ma spodnie od nas, które używa od roku. Kurtka puchowa. I tutaj szybko powiem, nasze puchówki, tak samo Gosia tutaj, ma kamizelkę, damska kamizelka, jak widać to taliowanie bardzo fajnie zrobione, męskie rzeczy mają troszeczkę szersze ramiona. Jeśli chodzi o puch, używamy polskiego gęsiego puchu 750 QI, jest to bardzo wysoka jakość, jeśli chodzi o rozprężenie, bardzo wysoka izolacja. I tutaj dla ciekawostki powiem, puch, który jest użyty w naszych produktach, pochodzi od polskich gęsi, które mogą być hodowane tylko i wyłącznie w Polsce. Mamy taką rasę gęsi, która nie może być hodowana w żadnym innym kraju. To jest właśnie ten puch i takiego puchu używamy.
Gosia ma na sobie naszą klasykę, którą rok temu tutaj na targach chyba pierwszy raz pokazywaliśmy, koszulę Sandvik. Później te koszule zrobiliśmy produkcję już po wszelkich testach. Bardzo wiele osób zauważyłem tutaj na targach, chodzi w tej koszuli, także jest nam bardzo miło. Jeśli chodzi o spodnie, spodnie Kramp od 4 czy nawet 5 lat to jest też nasz taki bestseller. Teraz wprowadzamy nowy kolor, taki piaskowy. Chcemy po prostu troszeczkę tą kolorystykę rozjaśnić. Dobrze, dziękuję wam bardzo. Zapraszam Agatę i Kamila. I tutaj, drodzy, podejdźcie sobie troszeczkę bliżej. Komplet damski, męski, Iron. Jest to hybryda. Mamy to już od paru lat w sprzedaży, te komplety. Agata też aktywnie poluje. Używa poprzedniej wersji tego kompletu, także na co dzień. Kamil aktywnie działa. Tutaj jeśli chodzi o męski komplet, tak wygląda, tylko jest to druga wersja. Pierwszą wersję mamy na stoisku, możemy pokazać, te wersje będą wchodzić teraz na jesień do sprzedaży. Co to jest za komplet? Szybko opowiem o tym, że tutaj, gdzie państwo widzicie kamuflaż, jest ta membrana, jest to hybryda, czyli membrana, połączenie membrany z tkaniną woskowaną. Wprowadziliśmy tą tkaninę woskowaną, ona jest lekka, bardzo wytrzymała i hydrofobowa. Podnieśliśmy membranę na kolanach, czyli tak jak widać, wysokie trawy, chodzimy, teraz zbliża się sezon na rogacze, jest ciepło, jest bardzo wysoka temperatura. Wychodzimy wcześniej rano do łowiska, jest chłodniej, rosa, zabezpieczamy spodnie membraną do uda, ponad kolano. Powiększyliśmy, Kamilu, jak możesz, tak, powiększyliśmy kieszeń tutaj, jest w środku ładownica na amunicję, tutaj na 9 czy na 10, bo już nie pamiętam, na ile zrobiliśmy sztuk amunicji, ta kieszeń przechodzi mocno do tyłu, jest bardzo wygodna. Ona jest umieszczona też wyżej, dlatego że przy poruszaniu się w łowisku, żeby te rzeczy, które włożymy do kieszeni, one nam tam gdzieś swobodnie sobie nie biegały. Komplet Iron wyposażony jest w dwa systemy, o których opowiem dokładniej przy okazji naszego takiego jesienno-zimowego kompletu. Pokażę jeszcze tutaj, Kamilu, jak mógłbyś zaprezentować, bo tutaj będzie łatwiej pokazać. 3 albo 4 lata temu opracowaliśmy kaptur techniczny. Z tego, co zorientowaliśmy się przez te parę lat i teraz też wystawiając się na targach IWA w Norymberdze, jeszcze nikt jeszcze nikt tego od nas nie odgapił. Generalnie, jeśli chodzi o kaptury, myśliwi z zasady nie lubią kapturów, chcą, żeby te kaptury były odpinane, ten kaptur jest odpinany, a tutaj kaptur podąża za głową, jak skręcamy głowę, nie koliduje nam ruchu, nie przeszkadza, co w łowisku przekłada się na bardzo wysoki komfort, kiedy pada deszcz, kiedy mocno wieje, czy po prostu jest zimno na zbiorówkach, choćby nawet. Ale możemy sobie odsłonić uszy, tak jak Kamil tutaj sobie odsłonił, jak staniesz bokiem Kamilu, to widać. Czasami ktoś może powiedzieć, że to śmiesznie wygląda, bardzo praktyczna rzecz. Jest to bardzo praktyczna rzecz, sam jak uczestniczyłem w wielu zbiorówkach, były sytuacje takie, kiedy od rana do późnego popołudnia, do zakończenia polowania padał deszcz. Ja miałem właśnie ten kaptur, on był jeszcze wtedy w fazie testów. Mimo też, że osoby, które miały duży kapelusz, duże rondo, miały mokry kark tutaj, podnośmy sobie komfort, korzystajmy z tego, żeby ułatwiać sobie życie i mieć ten komfort. Takie rozwiązania właśnie po to są robione i bierze się to właśnie z naszego doświadczenia. System wentylacji Zephyr, o którym opowiem przy kolejnym komplecie. Chciałbym państwu jeszcze pokazać plecak. Ten plecak już od roku czasu mamy, jesteśmy po testach tego plecaka.
Nie mamy czasu, szczerze mówiąc, zrobić produkcję, a myślę, my mamy wiele zapytań od Państwa. Nie ma czasu, żeby zrobić produkcję, uszyć ten plecak. W końcu, obiecuję, zrobimy to. Plecak, który jedną ręką możemy sobie otworzyć do końca. Tutaj ściągając na tą jedną ręką, to tak nie bardzo, bo to lewa ręka. Ale już pokazuję. W środku są kieszenie. Na każdej ściance są rozciągliwe kieszenie. To jest jedno. Ale tutaj możemy pościągać sobie plecak. Możemy też rozsunąć, powiększyć ten plecak dookoła. To też jest taka nowość, innowacja, bo jak potrzebujemy plecaka w teren, to nie potrzeba tutaj aż tak wielkiej pojemności. W momencie, kiedy jedziemy gdzieś, potrzebujemy na wyjazd się spakować, bo przecież też do takich celów potrzebujemy, o plus minus 30% ten plecak się powiększa. Jest to tak zrobione, mało tego, mogę broń? Został opracowany tutaj też jeden taki system, bardzo istotny, ciekawy. W momencie, kiedy używamy plecaka na polowania, jeśli ktoś poluje z plecakiem, w Polsce nie jest to aż tak bardzo popularne, ale zauważamy, że już jest taka tendencja, żeby więcej rzeczy zabierać, szczególnie jak ktoś idzie na pochód, na zasiadkę jednocześnie i poluje powiedzmy 12 godzin. Są tutaj takie blokery, bo ramię plecaka zmienia tutaj kąt i zazwyczaj, jeśli myśliwy ma plecak, zakłada broń, to ten plecak mu się, znaczy broń ślizga się po prostu po ramieniu. Są tutaj zrobione blokery. To nie jest po to, że możemy zawiesić, zahaczyć na tym broń i ona nie spadnie. Jest to zrobione po to, żeby się to nie ślizgało. Nie ma tutaj gumy, bo guma na dobrą sprawę nie działa. Właśnie takie blokery. Na jednym ramieniu, na drugim jest to zrobione. Dobrze, dziękuję Wam bardzo. Zapraszam naszą czwórkę. I tutaj, tak jak w tle jest pokazany film Thunder Thermo. Zapraszam Was tutaj do przodu. Brakuje nam jednego koloru, bo akurat nie mamy. Mamy cały kolor brązowy, od razu mówię, mamy 5 kolorów. Jest to nasza nowość z tamtego sezonu, tutaj te komplety pokazywaliśmy, są to komplety w pełni nieprzemakalne, wszystkie szwy są klejone i tutaj jeszcze chciałbym od razu powiedzieć, bo o tych rzeczach dużo można opowiadać, ale tkaniny, których używamy, są to tkaniny dwuwarstwowe. Co to znaczy? Że tkanina zewnętrzna jest laminowana z membraną i są klejone szwy. Te klejone szwy sprawiają, że przy użyciu tych tkanin mamy 100% nieprzemakalności, to jest jedno. Dwa, że jeśli nam ta warstwa zewnętrzna namoknie, to ta wilgoć nie wchodzi do środka. Nie używamy membran, które są podwieszane, czyli kurtka zwyczajna, a w środku ma wszytą membranę, tak jak w swetrze. Używamy takich membran podwieszanych w swetrach, które dla nas są nieprzewiewne. Nie dajemy im nieprzemakalności de facto, bo czegoś takiego tam nie ma. Także tutaj, drodzy Państwo, jest bardzo wysoka jakość. Ja może zejdę, będzie mi wygodniej poopowiadać. Komplet Fire. I tutaj, jeśli chodzi o wstawki pomarańczowe, są to wstawki, które kiedyś wprowadziliśmy, ale de facto, żeby być bezpiecznym na polowaniu zbiorowym, żeby być widocznym, to generalnie, a mamy to sprawdzone, sprawdzaliśmy to, taka ilość pomarańczowego kamuflażu jest wskazana. Dajemy tutaj wybór, bo mamy dwa kolory, jeśli ktoś nie lubi aż tak dużo pomarańczu, może wybrać ten komplet. Polecamy generalnie tutaj tą większą ilość kamuflażu pomarańczowego po to, żeby być widocznym. Warto o to zadbać. Są też kamizelki, które większą powierzchnią po prostu pokazują nas w terenie. Biały kamuflaż. Tutaj kamuflaż na zimę, który częściowo nas
maskuje, można tak powiedzieć. Dlaczego, ktoś może powiedzieć, dlaczego biały kamuflaż nie jest w całości zrobiony? Załamane są tutaj krawędzie naszej sylwetki, co w zupełności przy podchodzie w śniegu wystarcza. Oczywiście, jeśli ma się odpowiednie umiejętności. Kamuflaż 3DX, nasza klasyka. Ja myślę, że to jest kamuflaż odpowiedni na każde warunki. Drodzy Państwo, tutaj pokażę Państwu, może u Ciebie, jak ściągniesz broń. O, albo Kamil przytrzyma. Rok temu, jak ten komplet wszedł na rynek, dlaczego zrobiliśmy? Jest to lekkie ocieplenie Tinsulate. Co to znaczy lekkie? Zimy zmieniają się, te zimy zazwyczaj są krótkie, jeśli w ogóle są, to one są krótkie. Mamy też takie produkty, ale zrobiliśmy produkt, który ma być bardzo uniwersalny. Ma być do wszystkiego, ma się sprawdzać w każdych warunkach. Sporo takich kompletów gdzieś tam klienci pozamawiali za granicę, gdzie im ciężko było dobrać coś odpowiedniego. Ale pojawiły się też kwestie, które mówią super komplet, ale trochę jest za zimny gdzieś tam dla kogoś na zbiorówkę, jak ktoś bardzo marznie, a warunki są też trudniejsze. To jest jedno, a dwa, że na zasiadkę. Te zasiadki też są różne i różnie z tym utrzymaniem ciepła dla różnych osób bywa, dlatego poszliśmy o krok dalej. Sorry, że tak to robimy. Może pokażę, Kamil, jak rozsuniesz. Nie, wystarczy, że rozsuniesz kurtkę. Normalnie kurtka wygląda w środku tak. Jest to lekkie ocieplenie, podszewka, która bardzo dobrze odprowadza wilgoć. Do tego dołożyliśmy podpinkę i opracowaliśmy specjalny system. System nazywa się Looper. Jeśli możesz zasunąć tą kurtkę wewnętrzną, tylko tutaj masz zamek. System nazywa się Looper. Dlaczego opracowaliśmy taki system? Dlatego, żeby utrzymać maksymalny komfort termiczny pod spodem. W momencie, kiedy temperatury spadają poniżej minus 20, proszę zobaczyć, podejść proszę bliżej, troszkę Państwo będą widzieć. Są specjalne tutaj taśmy, które trzymają nam tą kurtkę. Możemy sobie to podpinać bądź nie, kwestia już indywidualna. Osoby, które wolałyby mieć wersję zintegrowaną, mogą mieć taką wersję. Można też używać, za chwilę pokażemy, jak ta podpinka wygląda. Dlaczego ten system tak działa? Dlatego, żeby to, co jest w środku tutaj, czyli bielizna termoaktywna i ten mikroklimat, który jest w środku, kurtka wewnętrzna, wpinka, ona ma trzymać, izolować. Kolejno między kurtką, tą podpinką, a kurtką zewnętrzną ocieplaną też tworzy, zbiera się powietrze, które jest bardzo dobrym izolatorem. To powietrze izoluje i kurtka z membraną, tak zwany hard shell, zamyka wszystko w całość i tutaj mamy, pozbywamy się jednego zamka. Gdybyśmy mieli wmontowaną tą kurtkę w pinkę za pomocą zamka, wtedy przez ten zamek, bo zabezpieczałby nas tylko jeden, uchodziłoby nam całe ciepło. Pojawiłby się bardzo duży mostek termiczny. To jest jedno, dwa, że przy ruchu nie byłoby to komfortowe. Spróbuj poruszać się troszeczkę na boki. W ten sposób. Potańcz. Tutaj, jak się ruszamy, widać, że te kurtki, one pracują niezależnie. Tutaj stawiamy na ten komfort bardzo mocno, żeby systemy, które opracowujemy, jak najbardziej podnosiły komfort w łowisku i sprawiały, że jest nam wygodnie. Żebyśmy zakładając ten komplet czuli się, że mamy coś naprawdę dobrego. Proszę zobaczyć, jak podniesiesz rękę do góry, proszę zobaczyć, że ta kurtka tutaj jest wyprofilowana bardzo mocno, a ona mimo różnej budowy, bo jest tutaj wzięta średnia, nie krępuje ruchu. W naszych konstrukcjach robimy też miejsce na brzuszek, jeśli ktoś takowy posiada. I teraz ważna rzecz, jak staniesz bokiem, będzie tutaj widać rękę do przodu, proszę tutaj tak jakbyś, o, dał.
Albo wiesz co, pokażemy Państwu na ostatnim naszym komplecie, ten system będzie jeszcze lepiej widać. Oczywiście system kaptura, taki jak pokazywałem wcześniej, system flex. Dobra, dziękuję Wam bardzo, ustawcie się proszę tutaj. Zapraszamy Piotrka naszego. Wytrzymałeś? I tutaj mamy naszą taką nowość, komplet chyba najbardziej zaawansowany. Posiada te wszystkie systemy, o których mówiliśmy, posiada bardzo cichą tkaninę roztwień, proszę, w całości. Jest to komplet puchowy. Jest to polski gęsi puch, o którym wcześniej mówiłem. Komplet jest bardzo mocno techniczny. Dlaczego jest tak zrobiony? Dlatego, że kto aktywnie poluje, poluje zimą i poluje z zasiadki i poluje z podchodu, to wie o tym, że ciężko jest połączyć, mieć jeden komplet do wszystkiego. Tamte komplety można konfigurować, które pokazywałem, z tą podpinką. I jest to syntetyczny komplet, ale jeśli ktoś wybiera się za granicę, potrzebuje maksymalnego ocieplenia, to jest właśnie komplet dla takiej osoby. Można tego używać też w łowiskach w Polsce oczywiście. Cały środek jest puchowy. My zapraszamy do nas na stoisko, gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak to jest zrobione. Wszystko w środku jest zrobione z puchu. Tutaj są rozciągliwe kieszenie. W spodniach odchylone kieszenie, żeby łatwo było wkładać ręce do kieszeni. Są opracowane, wpuszczane kieszenie z profilami, są wzmocnienia na kolanach, rozsuwane nogawki. Nogawki w spodniach staramy się robić wąskie, optymalnie wąskie, żeby one nie były za szerokie. Dlaczego? Dlatego, że jak jesteśmy w terenie, przechodzimy przez różne trudności, różne gałęzie, żeby po prostu nie haczyć, tak? A przy okazji, żeby dobrze w tym wyglądać, a nie jak w jakiejś żaglówce. Dlaczego ten komplet się wyróżnia? Ten komplet wyróżnia się tym, załóż proszę kaptur, że ma system tych odsłanianych uszu. Można sobie to wyregulować. Mieści się tutaj duża czapka do środka i system wentylacji. Stań Piotrku tutaj może bliżej Państwa bokiem. Tak, jak dasz rękę, o tak. Zapraszamy do przymierzania u nas, sprawdzenia, czy ten system działa. Bo można założyć kurtkę i zobaczyć, że to, o czym mówię, naprawdę działa i to działa od razu. Jest to komplet zrobiony, tak jak zacząłem o nim mówić, po to, żeby mieć na zasiadkę i do aktywnego polowania coś bardzo ciepłego i coś, co pozbywa się nadmiaru wilgoci, czyli jeśli idziemy na ambonę albo siedzimy na tej ambonie, musimy podchodzić później w terenie, odpinamy sobie wentylację, wyrzucamy nadmiar wilgoci, dzięki czemu ta wilgoć nie zostaje w środku i nas nie wychładza. Dokładnie jak to wszystko działa, opowiemy na stoisku, także zapraszamy. Pokażę jedną jeszcze ciekawostkę, że wchodząc na ambonę, jak sobie zasuniemy ten zamek kawałek, nie musisz do końca, i włóż teraz rękę. Wkładamy ręce, siedząc w środku w ambonie, czy na zwyżce otwartej, zasuwamy sobie tylko kawałek tej wentylacji, wkładamy ręce do środka i w środku na brzuszku sobie grzejemy. To jest wszystko zrobione z doświadczenia, z praktyki i po to, żeby podnosić komfort. Także choćby nawet tutaj przy tym rozwiązaniu widać, że trzymamy sobie ręce w środku, broń wisi gdzieś tam na koku, czy stoi w ambonie, wyciągamy ręce ze środka, mamy dobre czucie wtedy, dłonie mamy ciepłe, nie potrzebujemy jakichś tam ogrzewaczy. Mamy coś jeszcze? Dobrze, nie będziemy Państwa więcej męczyć tymi informacjami, zapraszamy serdecznie do nas na stoisko, gdyby Państwo chcieli zobaczyć, przymierzyć, dotknąć, poczuć, jak działa ten system, bardzo chętnie opowiemy, pokażemy. Także nie wiem, podobają się te rzeczy? Tak może zapytam. O, jest pytanie, tak? Proszę. Damski komplet który? Puchowy. Nie mamy tego w planach, że tak powiem. Zapotrzebowanie na damskie jest mniejsze. Akurat ten komplet, ale
Kto wie, kto wie. Póki co mamy opracowany męski komplet. To jest bardzo ciężki w szyciu komplet, ciężki w produkcji. Tych zapytań od kobiet jest stosunkowo mało, takie grubsze, puchowe komplety. Ale ja widzę, że tutaj panie siedzą z przodu i też chciałyby coś takiego, więc pomyślimy, naprawdę pomyślimy. Ale damski, który termicznie będzie troszeczkę niżej, to są właśnie te komplety. To są te komplety, mamy je w 5 kolorach, tutaj są 4 kolory. Jest biały z małą ilością pomarańczu, jest 3DX brązowy, 3DX pomarańczowy i jest jeszcze cały brązowy, czyli kolorystyka właśnie ta. Więc tutaj myślę, że mamy wybór duży. A, czy są ciche, ktoś pytał, tak? Są ciche. Mają komplety, jak tutaj podejść, proszę Kamilu, bo widzisz, dobrze, że przypomniałeś o tym. Jest specjalny system wewnątrz, tutaj widać ten system, tak samo w nogawkach spodni. Specjalna tkanina, opracowany system, żeby nawet tutaj przy takim ruchu nie było jakichś dziwnych dźwięków. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i że tak licznie Państwo się tutaj zgromadzili. Dziękujemy bardzo, zapraszamy do nas na stoisko.